W najbliższym czasie rozpocznie się kampania szczepień w Watykanie. Watykan, szczepienia w drugiej połowie stycznia. Watykan ogłosił w sobotę, że szczepionki na COVID-19 dotrą tam w drugim tygodniu stycznia. Zapewne w wystarczających ilościach, by pokryć zapotrzebowanie, poinformowano. Liczby dawek ani producenta szczepionek nie podano. Wcześniej włoskie media informowały, że Watykan ma otrzymać 10 tysięcy dawek preparatu, których dużą część przeznaczy dla osób bezdomnych i ubogich. W wydanej nocie dyrekcji Watykańskiej Służby Zdrowia mowa jest też o tym, że zakupiona została specjalna lodówka do przechowywania szczepionek w bardzo niskich temperaturach. Planuje się, że podawanie preparatu rozpocznie się w drugiej połowie stycznia według kryteriów wyboru osób najbardziej narażonych na ryzyko zakażenia i zgodnie z dobrowolnymi zgłoszeniami. Priorytetem będzie zaszczepienie personelu medycznego, sił porządkowych, osób starszych i personelu mającego najczęściej kontakt z grupami ludzi, wyjaśniono. Punkt szczepień prowadzony przez personel Watykańskiej Służby Zdrowia będzie znajdować się w atrium Auli Pawła VI.